Witajcie na moim magicznym kanale. Czy wiecie, że istnieją przedmioty, które trzymane w domu według różnych zabobonów i przesądów mogą przynieść nam ogromnego pecha i sprowadzić na nas nieszczęście? Wsłuchajcie się uważnie w to, co mówię, a następnie sprawdźcie, czy przypadkiem nie macie na półce jakiejś przeklętej rzeczy, której powinniście się jak najszybciej pozbyć. Pierwszą taką rzeczą, która przynosi pecha, jest zepsuty, niedziałający zegar. Tak, oczywiście faktem jest, że takie piękne, antyczne zegary mają swój urok i też często jest tak, że jakieś takie stare zegarki dostajemy w spadku lub wprowadzając się do domu, to gdzieś tam te zegary już są. Ale należy zwracać ogromną, ogromną uwagę na to, czy te zegary działają, czy nie. Jeśli nie działają, to trzeba je naprawić, a jeśli tego się nie da zrobić, no to trzeba się ich pozbyć. Dlaczego? Zapytacie. Otóż dlatego, że nie tylko według przesądów, ale też filozofii Feng Shui, niedziałający zegar i inne odmierzacze czasu przynoszą ogromne nieszczęście, śmierć i chorobę. A kiedy zobaczymy, że działający zegar nagle się zatrzymał, oznacza to, że wyznacza on godzinę jakiegoś nieszczęścia. A tak trochę odbiegając od tematu odcinka, istnieje naprawdę wiele różnych dziwnych przesądów związanych z zegarami. Na przykład, czy wiecie, że zakochani nie powinni sobie dawać zegarków w prezencie? Ponieważ według przesądów będzie on odliczać czas do rozstania. Kolejną rzeczą, a w zasadzie rzeczami, których nie powinniśmy trzymać w domu, są naczynia, czyli kubki, jakaś porcelana, talerze, inne tego typu rzeczy, które są w jakiś sposób uszczerbione, obite czy nadtłuczone. Według niektórych wierzeń tego typu naczynia są symbolem rodzinnego szczęścia i dobrobytu. I kiedy coś się z nimi stanie, w jakiś sposób się uszkodzą, no to i w życiu rodzinnym pojawią się takie różne uszkodzenia, czyli problemy, konflikty i kłopoty. Dlatego lepiej pozbyć się tak uszkodzonych naczyń z domu. Pewnie nikogo z Was nie zdziwi, że lustro jest kolejną pechową w domu rzeczą. I wiadomo, że w każdym domu znajdzie się jakieś lustro, no bo przecież to jest taka, no, oczywista rzecz i pewnie myślicie sobie, że na pewno będzie mówiła tylko o potłuczonych lustrach, no bo wiadomo, że pęknięte lustro równa się 7 lat nieszczęścia. Ale nie, drodzy Państwo, o nie. W moim filmie o lustrach i czy można ujrzeć w nich zmarłych, już Wam wspominałam o tym, jak wielką moc mają te srebrzyste tafle. Nie bez kozery zasłania się lustra w domu zmarłego, nawet te niepopękne. I nie bez kozery człowiek czasami czuje strach przed spojrzeniem w lustro, będąc w łazience w środku nocy. Niektóre przesądy mówią, że lustro może uwięzić duszę człowieka i właśnie dlatego zasłania się je w domu zmarłego, żeby jego dusza po prostu nie została uwięziona w lustrze. Musicie przyznać, że jest to niepokojące. Nieaktualny kalendarz to kolejna przyciągająca nieszczęście rzecz, której natychmiast powinniśmy się pozbyć. Wierząc przesądom, trzymanie w domu nieaktualnych kalendarzy skraca życie i sprowadza nieszczęście. Swoją drogą, jak byłam dzieckiem, to często widywałam nieaktualne kalendarze porozwieszane po klatkach schodowych w różnych blokach, albo przynajmniej widziałam te takie wycięte grafiki z tych kalendarzy, takich, które mają 3 miesiące pod sobą, na pewno kojarzycie. I jakoś zawsze tego typu rzeczy wprowadzały we mnie pewien niepokój. Rośliny, a konkretnie kaktusy oraz suszona trzcina, wnoszą do przestrzeni domu bardzo negatywną energię. Dlaczego? Według filozofii Feng Shui rośliny z kolcami lub przypominające swoim wyglądem kolce, kojarzące się z kolcami, a co za tym idzie z czymś bolesnym, a może nawet i niebezpiecznym, przyciągają pecha i oczywiście nieszczęście i wnoszą do domu po prostu nieprzyjemną energię. Co ciekawe, wyjątkiem wśród takich roślin z kolcami są róże. Ich nie traktuje się jak symbol czegoś pechowego. Ale jest jeszcze jeden gatunek roślin, który przyciąga nieszczęście, a mianowicie bluszcz, czyli takie rośliny pnące się
po ścianach. Zwykle możecie je widzieć na ścianach budynków od ich zewnętrznej strony i wyglądają wtedy absolutnie pięknie. I to jest jak najbardziej okej, bo wtedy ta roślina chroni wnętrze domu przed złymi energiami. Jednak jeśli roślina jest wewnątrz domostwa, rośnie w środku domu, to wtedy przynosi pecha i przyciąga choroby. Wyobraźcie sobie, że Irlandczycy wierzą, że bujany fotel, który stoi pusty, przyciąga złe moce. Trudno w to uwierzyć, no bo zwykle bujane fotele kojarzą się raczej z rozsiadaniem, z bujaniem i robieniem na drutach przez babcię, albo z czytaniem książek, ale serio, podobno stojący w domu pusty fotel przyciąga negatywne energie, które mogą zakłócić panujący w rodzinie spokój i nawet uznawany jest za swoiste zaproszenie dla ducha, którym mógłby po prostu zacząć nawiedzać dom. Kolejnymi rzeczami, które przyciągają nieszczęście i pecha, są wszelkiego rodzaju pamiątki, ale spokojnie. Nie takie, które przywieźliśmy sobie z wakacji, sami, z jakiejś podróży, ale takie, które dostaliśmy od kogoś, z kim już nie mamy kontaktu lub okazało się, że ta osoba w jakiś sposób nas skrzywdziła, nie była z nami szczera i okazała się fałszywa i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Generalnie pamiątki, prezenty od osób, z którymi mamy złe relacje. Takich rzeczy należy pozbyć się jak najszybciej, ponieważ one kumulują w sobie złą energię, którą te osoby żywiły do nas. Istnieje też prawdopodobieństwo, że takie prezenty były nam wręczane już ze złymi intencjami. Zresztą samo patrzenie na tego typu przedmioty, kiedy ma się świadomość, od kogo one są, no to mogą zepsuć człowiekowi humor, więc lepiej się ich pozbyć i nie narażać na działanie tego typu wibracji. Dajcie znać w komentarzu, czy macie w domu którąś z rzeczy, które wymieniłam i czy wierzycie, że przyciągają one pecha. Naprawdę warto obserwować nasze otoczenie i życie, kiedy dokonujemy pewnych zmian. Może kiedy pozbędziecie się z domu na przykład starego kalendarza lub pamiątek po różnych nieprzychylnych osobach, nagle zacznie Wam się powodzić lepiej i będziecie lepiej na siebie patrzeć i poczujecie taką natychmiastową ulgę. Warto to przetestować. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia już niedługo!